Kilka dni temu opublikowano pierwszą rozszerzoną listę uprawniającą do bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i seniorów od 65 roku życia. Proszę powiedzieć, jaki ten rodzaj wsparcia będzie miał wpływ na sektor prywatny i czy to dobre rozwiązanie? To oczywiście jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek w sektorze prywatnym nie do końca zadziała. Ustawa w obecnym kształcie powoduje, że tylko pacjent w placówce finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia może uzyskać receptę na lekarstwa, które są bezpłatne. To chyba nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że w sektorze prywatnym leczy się bardzo duża część Polaków, którzy nie dość, że płacą składkę zdrowotną, płacą z własnej kieszeni za te wizyty, za te porady medyczne w sektorze prywatnym, odciążają system publiczny, bo nie chodzą do lekarza w systemie publicznym, to dodatkowo są karani, bo nie mogą dostać recepty na leki bezpłatne. Więc wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń, gdzie powinniśmy jako pracodawcy medycyny prywatnej też chcemy rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia na temat tego, żeby zastanowić się nad zmianą tej ustawy, nad poprawą, nad dopisaniem tego wątku, który spowoduje, że pacjent w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej placówce jest leczony, będzie leczony, traktowany tak samo, bo tak naprawdę na końcu chodzi przecież o zdrowie Polaków, o nasze zdrowie publiczne i nie ma znaczenia, w jakiej placówce jesteśmy leczeni, powinniśmy być traktowani tak samo i powinniśmy mieć dostęp do tych samych benefitów zdrowotnych.